Cześć, witam na kanale Tyber. Dzisiaj będziemy rozpoczynać nową serię. Będziemy tą serię prowadzić razem z Rawu. Będziemy całą grę przechodzić razem. Jednak prolog musimy przejść osobno, bo się chyba nie da grać razem prologu. Więc po prostu w tym odcinku stworzymy w postaci osobno, przejdziemy ten prolog i od następnego odcinka będziemy już grać razem w tą grę. Dobra, ja myślę, że stworzę sobie postać takiego melaka w sumie, wojownika. Jeszcze nie jestem pewien, czy to będzie ciężki, czy to będzie coś w rodzaju barbarzyńcy. Znaczy mam taki zamysł, żeby raczej dwóch broni jakichś używał, jakichś toporów, a odnośnie pancerzy nie wiem, czy będą ciężkie, czy będą jakieś takie jak u barbarzyńcy. To się okaże, wyjdzie w planie, prawda? Dobra, no to zacznijmy tworzyć postać. Weźmiemy gościa. Teraz tak, są twarze do wyboru różne. Standardowa. Taka, może tą weźmiemy. Kolor skóry weźmiemy najjaśniejszy chyba. Oczy. O, dobre jest to, że można różne kolory oczu, jedno takie sobie wziąć, to jest fajne. Czarne, żółte. Zabawnie to wygląda. Dobra, to sobie może takie śmieszne oczy weźmiemy. Teraz tak, fryzury. W sumie taka jak trochę jak w Wikingach. Jestem fanem serialu Wikingowie, więc mógłbym taką wziąć, ale się zastanawiam właśnie, czy... Dobra, standardzik raczej dla postaci walczącej, może coś takiego weźmiemy. Kolor. Coś takiego. Brudkę też możemy mu dać. Dobra. I teraz dalej, wygląd zrobiliśmy. No i tak jak mówiłem, postać, jaką możemy wziąć? Dystansową. Czarownika. I wojownika. I weźmiemy wojownika właśnie. Chociaż w sumie może... Już mam jedną postać, żeby się odróżniały. Stwórz. No i zaczynajmy. Jakaś cutscenka pewnie się zaraz pojawi. Ja sobie jeszcze kawę popijam, bo w nocy miałem... znaczy w nocy w pracy byłem. Nockę miałem i troszkę niewyspany jestem. Teraz zaczynam gdzieś tak nagrywać koło 16. Po powrocie się jeszcze położyłem na szybko spać. Ale jakoś jeszcze nie doszedłem do siebie. O, zobaczmy, co my tu mamy w ogóle.
If you cannot defeat me, how do you plan to defeat the supernatural forces that feed and prey on mankind? Okay. Do you not feel pain? I feel it, all right. Just as I feel yours. Pain is a merciful teacher. I had hoped that you three more than anyone would have learned to embrace it by now. Orphans carry the burden of pain with them, always. Finding a new family only alleviates it. Look at you now. That pain has made you strong. Proud soldiers of the Republic, purifiers hunting witchcraft wherever it hides. The children of Hemlock. My children. With all due respect, what are we doing here? The Brotherhood of Dawn attacked one of our keeps 2 weeks ago, and we still haven't moved against them. Our way commands that we retaliate. Sister! Our way? Our way commands that we follow the Senate's orders. What if they ask us to stand down? They won't. Arrangements have been made. Arrangements? Grand Inquisitor! At ease. The Senate voted for your retaliation campaign. They're sending the Purifiers to march on the Brotherhood of Dawn. Good. Operation Dawnbane now begins. Prepare my legion. I'll lead it myself. No dobrze, jest jakiś morze teraz, tutaj widzę. O, pięknie te skały wyglądają, w sumie tam widzę jakieś chyba syreny, czy co to lata? Jakieś inne stwory. Tak jak w Wiedźminie chyba były syreny, nie tyle, że pływające, ale także potrafiły latać. To też było takie ciekawe. Trochę przerysowane mają te naramienniki, te więksi generałowie. Takie jakieś mało praktyczne. Troszeczkę wyglądają jak Sigmaryci z tego, z Warhammera. Age of Sigmar. Zaraz, jak oni się nazywali? Storms Eternal, czy jakoś tak? Nie pamiętam. Permission to deal with the Flayers. The clock ticks, Malis. We need to get through to engage the Brotherhood of Dawn before daybreak. We won't make it in time if we're pinned down. Take my children, silence the archers. The rest will march on. Grand Inquisitor, purity and sacrifice. Siege ladder, now! On me! Dobra, jesteśmy. Yeah. Możemy przybliżyć, możemy przybliżyć. Powiem wam szczerze, że on troszeczkę ma beznadziejne te naramienniki, takie wielkie. Dobra, lecimy dalej, tutaj pogadajmy z nią. Tribus Miles. A, że tutaj tymi, tą drabiną muszę wejść, dobra. Oczyść półkę skalną. No dobra, to oczyścimy tą półkę. Tutaj mogę wejść? Nie mogę. Purity and sacrifice. Ale oni się fajnie rozlatują. Jest taki troszeczkę mroczny klimat, to mi przypomina właśnie te początki serii Diablo na przykład, tak? Mam nadzieję, że kolejna część, czwarta Diablo, jakoś też będzie jakoś mroczna, a nie coś takiego jak było w trzeciej części. Trzecia część była strasznie kiepska pod wieloma względami, szybko się znudziła, aczkolwiek lubiłem w to grać. Troszkę te sezony wszystkie wyglądają identycznie. You hear that?
już to. Ziemia się rozstąpiła. What the hell is going on? Manus is stuck on an upper ledge, but we have to move forward. We'll lose a lot of men if the cliff collapses. Right now I'm more worried about these bloody souls being puked out of the earth. Right, let's keep it together. We move as one and do what we do best. Dobra, kruchy też porozwalamy. Ja to lubię zawsze robić taką totalną eksterminację przeciwnika, żeby nikogo na mapie nie było. Zobaczmy, jak będziemy z Rawem grać, to zobaczymy, czy on będzie też chciał czyścić wszystko, czy tylko robić fabułę. Tu już się dogadamy w sumie. A demon. We can't handle it. We need to get back to the purifiers now. Na razie żadnych przedmiotów nie mamy, nie wiem czemu. Soul magic. What the hell happened here? He's one of us. A scout. Hey, soldier, you all right? Where's the rest of your squad? Soldier? Jaki dziwny ten jest na ziemi, trójkąt. Przypytaj zwiadowcy. Kto jest sam? He's in shock. Leave him be. Shut up. Who's alone? Shut up! We don't have time for this. Let's move. I'm not alone. Darling, you're gonna owe me big time. I praise your resilience, mortal. You will make a fine host. Val, it's now or never. Now, come to me. Come to me and be reborn in service of the sleeper. Purifiers only serve mankind, demon. O, demon. Strasznie przypomina mi w tym momencie Maltaela z Diablo 3, czyli głównego bossa dodatku Rapier of Souls. Cóż to? He's too strong. Val, I need you now. Wygląda na to, że zmieniliśmy się w anioła. Albo coś dziwnego. A nie tutaj, miałem na niego wylądować. Myślałem, że mu więcej życia zabiorę, ale jednak się nie udało. Volcan, Lords of the Mire. Rozdział pierwszy.
I'm not quite dead yet. What happened back there? I feel different. How is it that I can use witchcraft now? Jak on się tutaj dostał w ogóle? This makes sense. Sporo trupów. Juntaj szept. A i cały czas się pokazuje ten w życie bossa. Coś się zbugowało chyba. Dobra, nieważne. A teraz są inne. Morski świr. Co? Morski świrniątko? Dobrze przeczytałem czy źle? Nie wiadomo nawet. Zwrie. They must have pulled me out of the water. But what a vow. O, mamy już pierwszy przedmiot, który nam poleciał. Co to jest? Na pierśnik. Vow! Lecimy dalej. A zaraz, czy ja gram? Na online, czy na offline? To jest dobre pytanie, bo nie chciałbym grać na offline. Chyba nie mógłbym wtedy grać z Rabu, ale zaraz zobaczymy w sumie. Dwa zdrowie, 6 zdrowie, rękawica berserker. No dobrze, no to berserkera już mamy tutaj broń. Miecz. Dobra, drugi miecz możemy zamontować. Jest spoko, łuku nie będę korzystał. Kostura pewnie też nie. To możemy takie fajne uniki robić. Not possible. Mało szału jest. Dobra, one śmieszne takie. Przypominałem trochę jaszczurki z takimi kołnierzami. Rękawica czarodziej, nie potrzebuję. Pistolet? Nie widziałem nawet, że w tej grze są pistolety. Dobra. Już chyba wychodzimy. Powoli. Brytaniczny ogień. Uwaga, zostaną teleportowani ze strefy wydarzenia podczas wynurzenia się na powierzchnię. Słyszysz echa pobliskiej bitwy. Dobra, no to rozpoczynamy wydarzenie. You look awfully real for a nightmare. What was that? He's possessed by a demon. Yes. Let's hope you're wrong. Otherwise... Talking to yourself again. Speak of the devil. Darling, I need a moment. Talk to you later. Whoa, whoa, whoa! Easy now! Val, snap out of it! It's me, damn it! Hush it! Did you knock your head? Who do you expect me to be exactly? Oh, I don't know. Some bloody demon. What? No, look. I've no idea what's going on. I was having my ass kicked when something awakened from within to save me. I need help, all right. But I'm not some demon, goddammit. Come on, Val. Oh, really? Prove it. You're a tool. That does not seem like something a demon would say. All right. Point taken. So what now? Dobre pytanie. We should regroup with Operation Dawnbane, shouldn't we? In your state, flinging magic and turning into a monstrosity. No, 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 no. They'll burn you alive. Hemlock wouldn't. Perhaps, but Malis sure as hell will, and with a smile on her face. Oh, look, let's get out of here first, then we'll figure something out. Tam nie mogę iść.
Troszkę te lokacje są takie liniowe, przypominają mi strasznie lokacje w tym, w Warhammer Chaosbane, który także ogrywałem, miałem nawet streamy na kanale. Nie wiem, czy ktoś z was widział w ogóle te streamy. Jeszcze można je oczywiście obejrzeć na kanale, nie chowałem je w prywatnym wideo. Ciekawostka, jakby ktoś chciał to zobaczyć, to zawsze może. Nie, żebym jakoś specjalnie namawiał, no ale wiadomo, możecie zobaczyć. Nie pogniewałbym się, gdybym miał tam więcej łapek i więcej oczywiście wyświetleń. Dobra. I need a breather. A winged sphere. They do come in every shape. Też myślałem, czy nie kupić właśnie sobie jeszcze dodatku Tom Kings do tamtej gry, ale. Rękawica zdobyta, to czy zdobyta? No jest już kolejna. My endurance is waning. W sumie nic lepszego nie poleciało nam. This place reeks of death. These people are getting torn apart. I don't get it. Svrea aren't normally this bold, not without good reason. That soul demon first, now this. There's something wrong around here. Something very wrong. We shouldn't be too far from the city-state of Stormfall. That should at least be a safe place. Do berserkera to jest ciężki. 38 do zdrowia i 3 wartość wszystkich odporności. A to jest wartość wszystkich odporności 13. I teraz pytanie, co lepsze? Czy do życia, czy... A w sumie możemy na razie zmienić. Co nam szkodzi? Nic nam nie szkodzi. Oj, kurczę, odskoczyłem i dopiero użyłem. Troszkę zła kolejność. Tablica jakaś. Witchcraft is forbidden in Stormfall. Czerwanie jest zakazane. Zabić nie każdy przyłapany na dołączenie do nikczemnego kultu. No i właśnie tutaj widzę, że jest drzewo wisielców. Wszyscy co czarowali, tak? No to powiem wam, że jeżeli Rawu pewnie będzie grał czarodziejem, to pewnie zawiśnie. No, ale my endurance is we must pull back. We're too exposed. If we do, nie, no śmieję się, ale nie wiem, czy on będzie w końcu grał czarodziejem, czy łucznikiem. Dobra, i mamy miasto. Let us in! Powoli. We beg you! Mercy! Murderers! Back away! Back away! Tutaj widzę, nie mogę więcej iść. Dobra, zagadajmy tutaj do tej babeczki. Ciągle zapomniałem, jak nam ona imię. You need answers. Valeria. And I don't think Malus will get you anything more than a rope around your neck. Tak, wkonanie. So, here's my plan. You wait for me in Stormfall. Easy enough, yes? Meanwhile, I meet up with our forces and I try to talk to Edric about the situation to see how we can convince our people that you're not a bloody demon. Agreed. I would rather appreciate not being executed. Where do we meet? On the way here, I heard talk of an inn in Stormfall, the Laughing Seagull. I'll meet you there. Keep a low profile till then. No dobra, czyli... Why don't you let people in? For the 100th time, this city is already filled to capacity with refugees. We are not letting anyone in. Look, I really need to have access. Let me through. That's not how things work, friend. Only conscripts are allowed through. Order of the merchant prince Damascus himself. Czy nie możemy do miasta wyjść bez przepełnione? I will fight. Now stand aside.
You are serious, my friend. Well, all right then. Go through to the farmlands on the other side of the city. Anyone else want to fight for Stormfall? Czyli proszę, żeby wejść do miasta, no, musimy walczyć za to miasto, tak? Dołączyć do armii, do Stormfall. Dobra, zdobyliśmy poziom drugi. Z czym to się wiąże, ten nasz poziom drugi? Co my tu mamy? Tak. Zaciekłość, wartość szansy ataku krytycznego, wartość szansy zaklęcia krytycznego. No to nas obowiązuje chyba to pierwsze. Wytrzymałość, zwinność, mądrość. Zaciekłość. Twoja zaciekłość wpływa na szanse na ataki krytyczne oraz szanse na zaklęcie krytyczne. Wytrzymałość. Twoja wytrzymałość wpływa na ilość całkowitego zdrowia oraz ilości całkowitego pola siłowego. Zwinność. Twoja zwinność wpływa na szybkość ataku oraz szybkość rzucania zaklęć. Twoja mądrość wpływa na szanse nałożenia dolegliwości na atak oraz szanse nałożenia dolegliwości na zaklęcie. Mamy 10 punktów, więc musimy to jakoś dobrze rozłożyć. Dobrze, to damy tak do wytrzymałości, żeby chociaż dobić do, dobra, do 6. Damy zwinność, też się przyda. No, raczej z mądrości to nie bardzo korzystam. Tutaj damy jeszcze może troszeczkę się zaciekłość 7. Albo damy 1. Tak, ten co nam zostało. Jakoś też, żeby rosło, może nie maksymalnie, ale zawsze. Dobra. I tutaj. Mamy takie spore drzewko, widzę. Te czerwone to są bardziej do wojowników chyba, tak. Żołnierz, mocne uderzenia, odporne obrażenia od białej broni. Tutaj kompetentny do maksimum zdrowia, zmniejszenie kosztu szału, zmniejszenie kosztu mocy. Dobra, to, i mamy jeden punkt, to weźmiemy na razie w tą stronę, pójdziemy. I potwierdzimy, tak? Potwierdź. Halo? A, dobra, potwierdziło, muszę tutaj wyjść. Chyba jest krzyżyk. No i wchodzimy do miasta. O, ile uchodźców, faktycznie jest sporo. A tutaj góry mają taką troszeczkę mniej, znaczy nie jest aż tak przeludniona. Klejnot morza. No może to już nie widzę od dłuższego czasu tutaj. Dobrze, więc pogadajmy tutaj z wszystkimi. Get to Mahadi's shop. I don't want to die. I am not a hero, you hear? It's either that or we throw you back outside the wall. Ale fajnie, taki mroczne miasto we mgle całe. Znaczy we mgle. Takie ponure, nie? I'll have to fight for Stormfall if I'm to stay within the city walls. Dobra, lacowy dystrykt, punkt nawigacyjny jest. Jest osobista skrzynka. A właśnie, zobaczmy, czy ja mam przedmioty z... Mam, dobra. Czyli jesteśmy na pewno na online'ie. I tutaj w skrzyneczce są przedmioty, które zdobywałem na innej przedmiocie, znaczy na innej postaci, zanim przeszedłem, znaczy zanim rozpocząłem w ogóle nagrywać grę, tak? Bo chciałem próbnie zobaczyć w ogóle. I postanowiłem, że zrobię jednak serię z tego. Dobra, porozmawiajmy. I nagrodę za zadanie. Mogę wybrać sobie jakiś przedmiot. Wybierzemy oczywiście mieczyk. Zamontujemy ten mieczyk. 2,7, 4,7, 5,8. Super, resztę będziemy mogli za chwilę sprzedać. Czy jest tu jeszcze ktoś do rozmowy? Tutaj jest ktoś. Conscript, report to Thunderblade Farad at the battlefront. Aha. Czy jest więcej opcji do wyboru? Zaklęcie przywołaniec? O kurczę.
to zaczynam żałować, że nie zrobiłem sobie postaci czarnoksiężnika. Kamienie Roju, kurczę. To mam w skrzynce. To mógłbym do skrzynki włożyć, bo może się przydać w razie, jakbym kiedyś chciał drugą postać zrobić. I chyba to weźmiemy. Dobra, podmienię. A nauczymy się tego. Jeżeli tym się będę mógł dzielić, to dam jedno Rawu. Chyba, że on wybrał sobie inne, nie wiadomo. Nauczmy się. They will regret standing in my way. Zobaczmy, jak to w ogóle wygląda. Dobra, fajne. Dobrze, moi drodzy, myślę, że w tym momencie możemy śmiało zakończyć nasz odcinek, tylko jeszcze zobaczymy to. Nie wiem, czy to szczerze mówiąc, później się dowiem. Dostać się do gospodarstw. Ale spokojnie, w tym momencie zakończymy odcinek. Dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. Do zobaczenia, cześć!